Myślę, że w imieniu tu wszystkich zebranych podziękujemy Jackowi za dostarczenie nam sporej dawki rozrywki, emocji. Małe dzieci zobaczą, jak koń wygląda, bo już może nie wiedzą, natomiast my sobie starsi przypomnimy. No i chwila rozrywki, uczty duchowej i tyle. I dziękujemy Jackowi. Czyli mamy w tej gonitwie 7 koni, jedynka Diana, Wojciech Bobak, stajnia Sabała, góry pod hale, jedzie Kamil Czech. Drugi Braun, Czech, prowadzi Czech, jedzie Sebastian Czech. Trójka Bregun, Micuła, prowadzi Micuła. Czardasz góry, Łukasz Bobak, jedzie Łukasz Bobak. Szóstka Fischer, jeździec Marcin Majewski, prowadzi Majewska. Siódemka Decybel, prowadzi, jedzie Roman, nie, jedzie Witali, prowadzi Roman, Ukraina. Ósemka Formax, Marek Gąsienica, Nowy Targ, jedzie Gąsienica, a prowadzi, chciałem powiedzieć Dudziński, ale prowadzi Musiał. Każdy koń wygrać może. Poprzednie tydzień, poszły! Idą, idą i Diana! I znowu dwa siwe! I Micuła na Bregunie, reproduktory, dwa czołem, ale idzie góra! Dwójeczka, Braun i Czambu! I proszę, takie stare konie, coś tak jak my, mężczyzna w pół wieku, ale one mają ambicje, hard ducha, a jesteś doświadczeni. I to zabawa. I zabawa. I u nas na nasze, nie chcę mówić, wszystkie błonie, ale to są nasze włościańskie łąki. Myślę, że proszę zobaczyć. I pierwsza, cały Czambu, to jest, każdy koń wygrać może. Czwórka Czardasz tam z Braunem. Czardasz Braun, troszeczkę Diana z tyłu, ale ona to tak tylko, żeby pokazać, że są góry. Prowadzi siwy i z tyłu też siwy, a w środku i jeszcze z nimi trzy kasztany. I kto na kogo postawił? Proszę, łeb w łeb, nos w nos, na tle wieży, centymetr za centymetrem i znów. I to toczy walkę, podejrzewam, Braun z Czardaszem, góral z północnym Śląskiem. I kurczę, jaka wyrównana bitwa, walka. I proszę, łeb w łeb, i będzie fotokomórka! I coż za walka, i ja bym powiedział egzekwo! I kurczę, nie wiem, czy w tej następnej trójce też jest złomany. Ósemka, ósemka, Formax! Wójta Jana Żebraka, nagroda też, ale musi być czek, proszę poczekać. Gdzie jest pan Micuła? Pan Micuła wyjeżdża, ale poczekajcie na numer 4. Czardasz, góry ząb, puchary dla właścicieli. Mamy góry, mamy Podhale i myślę, że o to chodzi. Postawił na trójkę, ma nosa. Pan też miał witalnego karego giera, numer 2. No Karmicuła, gorące brawa, Karol, odjeźdź tutaj trochę, ty w ręce możesz puchar trzymać i ten. Numer 2, poproś tego Czardasza. Siwy koń, Podhale, ząb i kapitalny nasz przyjaciel Łukasz Bobak. Kiedyś skakał też Bobak, to jest po stryju. Gorące brawa i siwy koń. No i trzeci Fischer, zmydlił się trochę, to... Panie wójcie, to mój koń. Ku chwale ojczyzny, panie wójcie. No i podziękujemy wszystkim za Grand Prix.